Witajcie kochani, zapraszam Was na najlepszą cząstkę o tym, że możemy mieć śmiałe prośby do Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, poruszaj się w nas. Ożywiaj, dotykaj naszych zmęczonych serc. Prostuj nasze myśli. Rozjaśniaj nasze pragnienia. Zapraszamy Ciebie, który jesteś ładem, pokojem, jasnością, przejrzystością, prostotą. Przyjdź i prostuj nasze życia przez Boże Słowo, przez Boże dotknięcia. Stajemy przed Tobą tacy, jacy jesteśmy. Ty znasz nas najlepiej. Oczekujemy Ciebie, Twojego dotknięcia, Twojego prowadzenia, przeprowadzenia nas przez ten czas modlitwy. Przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy przyszła do niego matka synów Zebedeusza razem z synami. Pokłoniła mu się i o coś prosiła, a on ją zapytał: czego pragniesz? Odpowiedziała: powiedz, aby ci dwaj moi synowie zasiedli w twoim królestwie obok ciebie, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Jezus odparł: sami nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli: możemy. Wtedy on rzekł: kielich mój będziecie pili, ale nie do mnie należy przydzielić miejsce po mojej prawej i lewej stronie. Zajmą je ci, dla których mój ojciec je przygotował. Usłyszało to pozostałych 10 i oburzyli się na tych dwóch braci. Jezus przywołał ich do siebie i powiedział: wiecie o tym, że rządzący uciskają ludzi, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Nie tak ma być między wami. Jeśli ktoś z was chce być wielki, niech będzie waszym sługą. A jeśli ktoś z was chce być pierwszym między wami, niech się stanie waszym niewolnikiem. Tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. To słowo zwykle, kiedy je słyszałam, to myślałam o tym, że że to pytanie tej kobiety było takie nie na miejscu. A dziś, kiedy czytam to słowo, to myślę sobie o tym, że to, o co poprosiła ta kobieta, wiązało się z czymś naprawdę wielkim. I chyba nie do końca miała tego świadomość. Prosiła o coś dobrego, o coś wielkiego dla swoich dzieci. A to się wiązało z wypiciem kielicha. Jezus pyta: czy możecie wypić ten kielich? Czy naprawdę mogli go wypić? Kiedyś miałam takie doświadczenie. We wspólnocie, na modlitwie, kiedy osoby modliły się za mnie, to był taki czas, jeszcze zanim wstąpiłam do klasztoru, i podczas jednej z takich modlitw ktoś mnie zapytał: o co chcesz, żebyśmy się pomodlili dla ciebie? I wtedy jedyne, co przyszło mi do głowy, to poprosiłam o miłość. I pamiętam doskonale tą kobietę, która się za mnie modliła, która aż się zatrzymała i powiedziała: nie wiesz, o co prosisz. I ja wtedy rzeczywiście nie wiedziałam, o co proszę, ale bardzo pragnęłam. Pragnęłam tej miłości. I mija czas
I z dnia na dzień zaczynam rozumieć, o co prosiłam. Z czym się wiąże to, o co poprosiłam. Bo miłość wiąże się z ciężarem. Miłość ma swoje konsekwencje. Trzeba ją udźwignąć. Zawiera w sobie naprawdę wiele spraw. Poprosiłam wtedy o miłość. Nie żałuję tego. Myślę o tym, że nie musimy mieć jakiegoś lęku, że możemy śmiało prosić Jezusa. Śmiało mieć śmiałe prośby. A Jezus da nam to, czego potrzebujemy rzeczywiście, wypełni te pragnienia, które są nam potrzebne. I co więcej, udzieli nam też takiego daru i powie, jak mamy dysponować tym, o co prosimy. O miłość, o królestwo. Jezus nam nie żałuje miłości, nie żałuje nam królestwa. Ale nam opowie, jak ten dar przyjąć. Jak się przygotować do przyjęcia daru, jak go dźwigać. Dar może być ciężki, trudny do udźwignięcia. Piękna jest ta dzisiejsza Ewangelia. I ostatnie słowo, które mnie bardzo porusza. Wiecie o tym, że rządzący uciskają ludzi, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Będąc tam, gdzie jesteśmy, dać raczej odczuć miłość, aniżeli władzę. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię. To słowo bardzo dotyka naszych serc i pragniemy się temu słowu poddać. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Ty nas prowadzisz, że ufasz nam, że słuchasz naszych próśb, że nam pokazujesz, jak przyjąć te dary, których tak bardzo pragniemy. Że to są wielkie dary, które wymagają wielkiego przygotowania, wielkiej miłości, odwagi i siły do dźwigania ich. Uwielbiamy Cię, Ojcze, bo Ty jesteś Bogiem hojnym. Ty dajesz swoim dzieciom to, co najlepsze. Przemieniaj też nasze serca tak, byśmy nie bali się prosić. Byśmy mieli odwagę, byśmy szanowali siebie, widzieli swoją godność i jako Boże dzieci potrafili prosić o wiele. Amen. Dziękuję, kochani, za ten czas, za to słowo. Podzielcie się też, jak wy przeżywacie to słowo. Do zobaczenia i do jutra.